W dniu wczorajszym Canon wrzucił premierę dwóch nowych aparatów i dwóch nowych obiektywów z magnetem RF. Ci, którzy mieli już do nich dostęp przed premierą wrzucili swoje materiały, a polski internet spolaryzował się na dwa obozy. Pierwszych, którzy zachwalają i zachwycają się tym sprzętem oraz tych drugich, którzy mają zdanie wręcz przeciwne. A ja? A ja myślę, że jestem gdzieś po środku i zapraszam Was do rozmowy i dyskusji na temat tych właśnie oto nowości. Zapraszam. Nie chciałbym w tym filmie jakoś bardzo skupiać się na parametrach technicznych tych nowości. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wkleję wam poniżej linki z opisem bezpośrednio na stronie producenta. To, na czym chciałbym się tutaj skupić, to moje wnioski, moje odczucia po tej premierze o tym, co ona wnosi do systemu Canon R oraz to, jak te aparaty i obiektywy odnajdą się na rynku. A myślę, że premiera jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa z kilku względów. Zaczynajmy jednak od początku. Jeżeli chodzi o R8, dla mnie w tym momencie jest to najlepszy aparat dla filmowca, tudzież bardziej zaawansowanego amatora w, w tworzeniu kontentu wideo. Same plusy, minusy, których w zasadzie są pomijalne, nieistotne, ale po kolei idąc, stosunkowo niska cena. 4K 60 klatek bez kropa. 4K oversamplowane z 6K, czyli no mniej więcej porównywalne z tym, co jest w kanonie R6, 10 bitów 4,2,2. Czy brak stabilizacji jest minusem? Nie, nie jest, bo bez problemu taki aparat wyważa się na gimbalu typu DJI RS3 Mini, który miałem okazję ostatnio dla was recenzować jeden slot na kartę pamięci to nie jest aż tak istotne w przypadku twórców amatorskich początkujących. To, że akumulator jest LPE17, a nie lpn 6 nh czyli ten dużo większy, no trudno. To kupisz dwa albo trzy więcej i będziesz je częściej wymieniał. Serio, to nie są rzeczy, które są najbardziej istotne, to nie są rzeczy, które miałyby cię powstrzymywać przed zakupem yy, aparatu czy też przekładać ten zakup w czasie, żeby dozbierać różnicę do jeszcze lepszego sprzętu. To, co jest naprawdę istotne, to jest to, co, co powiedziałem wcześniej. 4K 60 klatek bez kropa, 10 bitów, 4.2.2, mała waga, niska cena. Kup, twórz content i nie szukaj sobie wymówek, żeby tego contentu nie robić, bo to jest to, co blokuje początkujących twórców przed zrobieniem contentu. A nie to, że aparat ma slot na jedną kartę pamięci, a nie to, że aparat ma mniejszą baterię niż jego droższe odpowiedniki. Świetna premiera Kanona, myślę, że zdecydowanie powyżej oczekiwań, mimo tego, że, tak jak mówiłem, pojawiają się głosy e, mówiące o tym właśnie, że jedna karta pamięci, mniejsza bateria, brak stabilizacji itd. Tak to są argumenty ludzi, którzy najprawdopodobniej i tak nie wykorzystywaliby tego aparatu w takich zastosowaniach, w jakich on się najlepiej sprawdzi. E, więc e, z perspektywy osoby, która nagrała już troszeczkę materiału innymi sprzętami, uwierzcie mi, że to nie będzie Was blokować przy tworzeniu kontentu. To nie będzie przeszkodą przy tworzeniu kontentu. Jeżeli chodzi o fotografię, no tutaj już sprawa się troszeczkę bardziej komplikuje, bo myślę, że w dalszym ciągu bardzo do Dobrym konkurentem pozostaje na rynku już nieco starszy kanon. R, czy, czy Canon RP? Tutaj już te decyzje według mnie nie są aż tak proste. E, oczywiście zadziała tutaj czynnik nowości, e, że, że R8 jako, jako nowa pozycja e, znajdzie swoich nabywców, i myślę, że nie ma w tym nic złego. E, gdzieś spotkałem się z takim określeniem, że jest to takie dziecko ze związku Canona R6 i Canona RP. Czy też spotkałem się też z opinią, że jest to Canon RP Mark II? Myślę, że jedno i drugie jest prawdziwe i gdzieś nam oddaje specyfikację tego, tego aparatu. R50 jest to chyba prostszy przykład, który myślę, aparat z założenia miał być następcą modelu M50 Mark II czy też modelu M6. Mark II, ale czy jest tak w rzeczywistości? Myślę, że nie do końca, choć sam aparat na papierze w specyfikacji wygląda na mega udaną konstrukcję w tym momencie jest wyceniony na około 4000 zł z hakiem. I ja myślę, że cena jest totalnie adekwatna do tego, co ten aparat oferuje. Natomiast to, co jest największym minusem tego aparatu, nie ma bezpośrednio z nim związku, a mianowicie chodzi tutaj o obiektywy w systemie R. Jeżeli zerkniemy sobie na obiektywy w systemie M, to znajdziemy tam kilka pozycji, których w tym momencie na próżno szukać w systemie R. Mowa tutaj m.in. o rewelacyjnym naleśniku 22 mm światło 2.0, mowa tutaj o naprawdę bardzo popularnym obiektywie 10-22, mowa tutaj o kitach 15-16 mm i w górę. Tych szkieł w systemie R nie ma. Większość ujęć, jakie są e, pokazane w materiałach, to content tworzony przez osoby, natomiast jest to content najczęściej ze statywu gdzieś tam na wprost. To pokazuje bardzo dużą zmianę, jaka nastąpiła e, w kilku latach na rynku social mediów czy ogólnie tworzonego kontentu. Osoby mniej skupiają się na robieniu zwanych selfie, a więcej jednak pokazują tego, co jest przed nimi. I myślę, że jest to w jakimś stopniu związane z posunięciem kanona, który w takiej kolejności wypuszcza obiektywy czy aparaty z serii. R. Ledwo raptem pół roku, gdy pojawiły się aparaty R7, R10, w tym momencie R50, to są wszystko aparaty o matrycy APS-C, których pół roku temu jeszcze nie mieliśmy, gdzie system, system R był tak naprawdę serią aparatów pełnoklatkowych. Gdyby to, o czym mówiłem, nie miało miejsca... To w momencie premiery R50-ki dostalibyśmy też obiektyw do magnetu R, który jest troszeczkę szerszy. Nie wiem, na ile rynek się dostosuje do tego. M50 w wersji pierwszej, drugiej czy, czy M6 to były aparaty, które najlepiej sprzedawały się przez dwa lata z rzędu tak naprawdę zarówno na rynkach japońskich, europejskich, amerykańskich to był jeden wielki hit sprzedaży w tym momencie system M ma opinię systemu martwego z czym ja osobiście nie do końca się zgadzam co poruszałem m.in. na moim blogu do którego serdecznie Was zapraszam link znajdziecie w opisie poniżej to co ludzie mówią, że system M jest w tym momencie martwy no właśnie, nie pokrywa się z tym, co w tym momencie proponuje nam Canon w swoich rozwiązaniach. Z tego powodu, że po pierwsze, do systemu M, tak jak już wyliczałem wcześniej, mamy mnóstwo obiektywów szerokokątnych w bardzo niskiej cenie, czego nie dość, nie ma w bagnecie R, no to ciężko mówić o w ogóle szukaniu tego w dobrym segmencie cenowym. A druga sprawa, nie ma w tym momencie w systemie R zestawu, których wagary. Baga, nie ma w tym momencie w systemie R zestawu, który gabarytowo mógłby się przybliżyć do najmniejszych obiektywów podpinanych do Bagnetu M. Mam tutaj ze sobą M6 Mark II z obiektywem 22 mm światło 2.0. Zobaczcie, jaki to jest maluch. To jest aparat, który my ze sobą zabieramy wszędzie. Dlaczego nie ma w tym momencie czegoś takiego? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jest to, jest to dla mnie niezrozumiała zagadka. I dopóki tego typu obiektywy, tego typu aparaty, tej wielkości nie pojawią się w systemie R, to dla mnie ten system jest ciągle żywy. I nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia, że nowa. R50 ma lepszy procesor DIGIC 10 zamiast DIGIC 8. Nie ma tutaj aż takiego znaczenia, że jest tutaj lepsza matryca. Nie ma tutaj aż takiego znaczenia to, że został poprawiony autofokus, do dołożony zostało śledzenie obiektów i tak Dla mnie znaczenie ma to, że ten aparat mieści się wszędzie, mieści się do kieszeni spodni a najlepszy aparat to ten, który masz pod ręką zawsze. I uwierzcie mi, mimo tego, że mamy naprawdę fajne szkła do R6, to ona więcej czasu leży w torbie, a ten aparat dosłownie chodzi z nami wszędzie. No dobra, a pogadajmy teraz o tych bardziej pozytywnych aspektach premiery R50, R8. Co system R daje nam względem systemu M? Między innymi RF51.8. Rewelacyjne szkło, Niedostępne w bagnecie M. Wymagane było podłączanie go przez adapter. Zestaw robił się duży, ciężki. RF518 jest mały, zgrabny, dużo ostrzejszy, kosztuje grosze. Naprawdę, jeżeli chodzi o zestaw do nauki, R50, 50, rewelacja 1628, 3518, to są wszystko szkła kosztujące w granicy. Tysiąca, tysiąca, kilkuset złotych, więc yy, no, niezbyt wygórowanym. Pamiętajcie, że skończyły się już czasy, że... No zresztą sami wiecie, jakie czasy się skończyły. Tanio już było. I na sam koniec dwa obiektywy RF, dwa zoomy, dwa kity. Ten 2450 jest naprawdę stosunkowo nieduży. Mimo tego, że ciemny, to zakres ogniskowy, jaką pokrywa, już pozwoli nam yy, zrobić... Rozmycie tła, e, chociaż w małym stopniu. Natomiast to, że ma on stabilizację, to, że podpinany jest już do matryc, które naprawdę dobrze radzą sobie przy braku światła, to ISO użyteczne już stoi na naprawdę wyższym poziomie niż kilka lat temu. Więc to nie jest aż tak duży problem, że y, ten. Ten obiektyw, te obiektywy oba są, są dosyć ciemne. Będą to obiektywy kupowane ludziom na prezent, na zasadzie jaki pierwszy aparat dla początkującego w kwocie X. I choć nam zaawansowanym użytkownikom wydaje się to sprzeczne z logiką, to te obiektywy po prostu znajdą nabywców, będą użytkowane i myślę, że będą użytkowane z powodzeniem. I na miarę możliwości, jakie one oferują. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Dajcie proszę znać w komentarzu, jak bardzo nie zgadzacie się z tym, co właśnie wam powiedziałem, bo na pewno znajdzie się spora grupa osób, która się ze mną nie zgadza. Ale cóż, rozmawiajmy, dyskutujmy. O to tutaj w tym wszystkim chodzi. Dzięki, jeszcze raz. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro.